tego co pamiętam, to mama chyba. No więc to było w wieku 7 lat. Bo także kolega nasz z klasy trenował hokej i on tam tak nas próbował namówić, no ale tak myśmy chodzili, chcieli, nie chcieli i tak. Tak później się okazało, że naszymi sąsiadami są rodzice Leszka i Daniela Laszkiewicza i padło pytanie, czy byśmy nie chcieli spróbować swoich sił. No i rodzice nas zaprowadzili i tak już zostaliśmy. No przygoda ze sportem zaczęła się od karate, no ale karate trwało jakiś tydzień może. No i po tym tygodniu już poszliśmy na hokej, zostaliśmy na hokeju i o karate zapomnieliśmy. No na pewno gdzieś tam w dzieciństwie się zdarzyło, gdzie szczególnie jak się jechało na jakiś turniej do Czech, no to te karty gdzieś się przewijały. No i gdzieś tam w domu na pewno jakieś karty zawodników SNHL były. No to wiadomo, że to był Leszek z Danielem Laszkiewiczowie. Później jak już przyszła ta doba internetu, te filmiki na YouTubie, to już pojawiali się też inni zawodnicy. Na ten moment jest to Martin St. Louis. Też niewielki zawodnik gabarytowo, więc na ten moment dla mnie Martin St. Louis. Dla mnie też, ale ogólnie lubię patrzeć na grę zawodników o podobnych gabarytach, jak oni się zachowują pod bramką, przy bandach i staram się wyciągać jakieś tam wnioski i wprowadzać do swojej gry. Filmy lubię? No akurat teraz na czasie jestem taki marvelowy bardzo, więc filmy o superbohaterach teraz z Udeskiem czekam na jutrzejszy dzień, wybieram się na najnowszego Spidermana, więc tak, ja jestem taki superbohaterowy. Ja nie mam jakichś tam ulubionych, no lubię oglądać stare polskie komedie typu Killer, Chłopaki nie płaczą, przy tym się najlepiej rozluźniam i dalej mnie to bawi po prostu. Wszystko. Nie mam jakiegoś ulubionego gatunku muzycznego. Ja tak samo, to co leci w radiu, to słucham. Wolny czas, no to głównie w moim przypadku to jest spędzałem go z żoną, jakieś filmy, seriale na Netflixie, jakiś spacer, kino, no głównie tak. No ja tak samo. Odpoczywam, siedzę w domu, odpoczywam, z żoną sobie spędzamy razem czas, organizujemy jakieś fajne czasem wycieczki, czasem siedzimy w domu i w ten sposób. Kurde, to było już chyba nawet szybko, bo jak myśmy się dowiedzieli o istnieniu szkółki w Sosnowcu, no to jakby decyzja była taka, że po gimnazjum od razu lecimy tam i robimy wszystko, żeby się tam dostać. Jakoś, przynajmniej w moim przypadku, nie było tak, żebym miał jakąś alternatywę, typu jakieś inne liceum czy technikum. Po prostu byłem tak sfokusowany na tą szkółkę w Sosnowcu, że miałem tylko ten cel przed oczami, do niego dążyłem. Także ja nie miałem żadnej alternatywy. Ja tak samo o tym nie myślałem w ogóle, żeby cokolwiek innego robić. Od pierwszego treningu gdzieś tam w tym hokeju można powiedzieć, że się zafascynowałem tym hokejem i doszedłem do tego, że żeby cały czas gdzieś udało, żeby mi się udało grać zawodowo. Spełniam się w tym, bawi mnie to i mam nadzieję, że będę robił to jak najdłużej. To przede wszystkim wytrwałość i nie zniechęcać się po niepowodzeniach, bo przegrywać też trzeba umieć i trzeba wyciągać z tego wnioski i iść cały czas naprzód. Ciężka praca, bo talent to nie wszystko. Można być utalentowanym, ale bez ciężkiej pracy się nic nie osiągnie. Myślę, że ciężką pracą i hartem ducha można osiągnąć dużo więcej niż samym talentem. Mamy dość podobne numerki na koszulkach meczowych, więc prosimy o dopasowanie odpowiednich do odpowiedniej osoby.